Witam serdecznie ze słonecznej Florydy. Jaśmin z tej strony, a dzisiaj będzie o domach w katalogu wysyłkowym. Pewnie nieraz chodząc do IKEA albo do jakiegoś innego takiego sklepu, który produkuje jakieś meble czy jakieś takie inne rzeczy pod tytułem złóż to sam, taka jajko niespodzianka dla dorosłych, no to się zastanawialiście, albo nawet takie żarty były, że ha 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 ha, tam teraz to sobie można stół zmontować albo łóżko, ale za chwilę to jeszcze będzie tak, że jeszcze nam domy będą wysyłać, albo domy będzie można sobie kupić w częściach i sobie to zmontuj. No powiem Wam tak, dzisiaj będzie odcinek o tym, że już takie rzeczy były. I właściwie właśnie głównie były w Stanach Zjednoczonych i trochę porozmawiamy w ogóle o katalogach wysyłkowych, jak to się narodziło, skąd to powstało i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka dzisiaj ciekawostka amerykańska i nie ma specjalnie dużego związku z IKEA, bo IKEA jest szwedzka, a to w Ameryce, ale mimo wszystko mi się wydaje, że warto posłuchać. Dobra, jeżeli chodzi o katalogi wysyłkowe, pierwszy katalog wysyłkowy to opracował Tiffany w 1850 roku, więc dużo czasu temu. Katalogi wysyłkowe do dzisiaj chyba właściwie w Stanach Zjednoczonych są popularne, szczególnie wśród starszego pokolenia, które nie przestawiło się jeszcze na zamawianie online i właściwie te sklepy e-commerce i tak dalej, to w Stanach Zjednoczonych to się rozwinęło, bo to dostało skrzydeł. Głównie dlatego, że po prostu tak samo jak katalogi, no jest bardzo dużo miejscowości, jest bardzo dużo ludzi mieszkających w takich miejscach, że wyprawa do jakiegoś sklepu, do jakiegoś dużego centrum handlowego jest kosztowna, czasami nie ma sensu i po prostu wolą sobie coś zamawiać. Tak było przez dziesiątki lat. I do dzisiaj to tak funkcjonuje. W Europie troszeczkę te katalogi wysyłkowe oczywiście też były, natomiast no wiadomo, że w większości przypadków Europa jest tak zaludniona, ma tyle miast, tyle różnych rodzajów ośrodków, że raczej bez problemu można było sobie do jakiegoś dużego miasta podjechać, na przykład jak się chciało kieckę i korale kupić, a w Stanach Zjednoczonych czasami powodowało to, że trzeba było być jakiś dzień wolny robić, albo nawet weekend, żeby gdzieś tam jakieś takie większe zakupy zrobić, więc te katalogi wysyłkowe z racji geografii po prostu miały wzięcie. No i w tych katalogach wysyłkowych sprzedawano wszystko. Na katalogach wysyłkowych wybił się taki dom handlowy, który do dzisiaj istnieje. Trochę ma teraz problem, bo tam właśnie tam Amazon im tam zabiera wszystko, co może. To nazywa się Sears. Jeżeli ktokolwiek z Was kiedykolwiek był w Stanach albo w Kanadzie, to Searsa prawdopodobnie widział. To są olbrzymie sklepy wielopoziomowe, w których naprawdę można kupić wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko. I katalogi też mieli takie, że można było tam wszystko właściwie zamówić, od lalek po podłogi, od jakiegoś mleka do czegokolwiek sobie tam byśmy nie wymyślili, do cukierków. Te katalogi były potężne, ponad 500 stron miały i one zaczęły wychodzić właściwie. Znaczy Sears został założony w 1886 roku i te katalogi chyba zaczęły wydawać się, być wysyłane niedługo później. No i rzeczywiście oni na tym zbudowali potęgę, mimo że po prostu w tym momencie Sears to trochę słyszałam, że cienko wszędzie, bo wiem, że po prostu pozamykali sporo tych dużych sklepów. No ale to jak mówię, konkurencja, troszeczkę zmienił się świat. Ale oni, jak mówię, że sprzedawali wszystko i obręcze, i talerze, i różnego rodzaju słodycze, no co byście sobie nie wymyślili, do domu i do garażu, wszystko. To sobie wymyślili, że może by zaczęli sprzedać domy. No ale jak sprzedać dom, żeby to miało sens? No bo z drugiej strony, no Stany Zjednoczone są duże, więc jak to miałoby wyglądać? W 1906 roku założyli właśnie taki specjalny dział w Searsie, który po prostu zaczął sprzedawać projekty domów. Po prostu projekty, był taki katalog, że po prostu w tym katalogu na samym początku chyba było ze 30 czy 40 projektów domów, takie jakby plany architektoniczne, ale takie jakby na tyle mało skomplikowane, że można było taki plan zamówić. Od kilkudziesięciu dolarów nawet to się zaczynało i później sobie samemu taki dom zbudować. Tam mówili na przykład, odmierz deskę tam na 5 metrów, a tego gwoździa sobie takiego weź, a takiego gwoździa takiego i sobie zbudujesz dom. Mniej więcej na takim poziomie, czyli prawie że IKEA. No, ale bo myślicie, dobrze, no ale to właściwie trochę bez sensu. Później trzeba latać, szukać tych materiałów. Nie w każdym stanie są wszystkie materiały. Na przykład niektóre elementy, powiedzmy, jeżeli ktoś na przykład powie, dobrze, ja jestem sosnowy ganek, no to na zdrowie, jak chcę mieszkać na Florydzie, na przykład na południowej. Czy sosna to może nie miała problemu, ale z dębem może być problem. To trzeba byłoby od razu sprowadzać jakieś tam drewno czy coś tam, więc były różnego rodzaju problemy geograficzne nawet z tym, to, że tylko plany architektoniczne sprzedawali. Ale w 1916 roku stwierdzi, dobra, no to jak ludzie mają taki problem i te plany architektoniczne, no one się sprzedają, fajnie idzie, no to zrobimy, słuchaj, domy wysyłkowe. I normalnie można było kupić dom na wysyłkę, normalnie taki w kawałkach. To funkcjonowało przez no, dobre 20 parę lat i to było tak śmiesznie, że
Zdaje się, że oni w pewnym momencie nawet sprzedawali, zaczęli sprzedawać materiały budowlane. Najpierw było tak. A później stwierdzili, że i ludzie to kupowali. Później stwierdzili, że no to wobec tego, bo na przykład były belki, na przykład tam jakieś tam do stropu czy tam do czego. Wiadomo, że to konstrukcja głównie z drewna. No to w takim wypadku oni stwierdzili, no to zróbmy tak, że skoro zrobimy te materiały budowlane, to zróbmy tak, żeby po prostu te belki były nawiercone, już przycięte, bo kiedyś były, na samym początku one były nieprzycinane. Ty po prostu dawali wam tak, jesteście sami tam, przycinicie jak chcecie, według planu. I się okazało, że dzięki temu ta konstrukcja w ogóle 40% szybciej idzie, jak się robi tak a la IKEA. Jeden dom, znaczy oczywiście w zależności od planu i tak dalej, bo tam te domy to były takie, wiecie, jednopiętrowe albo dwupiętrowe nawet, to takie porządne domy wysyłali, a nie tam jakąś chatkę na kurzej nożce, nie jakąś szafkę z IKEA po prostu na kółkach i o, to jest twój dom, tylko takie porządne domiszcza, to oni, na przykład jeden dom ważył mniej więcej 25 ton i zawierał około 30 tysięcy elementów. Ale można było sobie to złożyć. I bardzo często te domy do dzisiaj widać, do dzisiaj stoją, do dzisiaj funkcjonują, więc to nie był jakiś taki tani badziew, tylko czy po prostu trzeba było władować w to ileś tam jakąś tam umiejętności, trzeba wiedzieć mniej więcej było jak budować, albo przynajmniej tam no, orientować się co jest co. Wiadomo było, że to chyba jeden człowiek tego nie zrobi w 15 minut, to nie tego typu projekt, no ale no, nie trzeba było się martwić, można było to zamówić. Śmieszny pomysł w ogóle. Ja się z tym nigdy nie spotkałam, to znaczy nawet nie wiedziałam, że to istnieje jeszcze jakiś czas temu. Doszłam do takiej ciekawostki, myślałam, że to jest fajny pomysł, bo normalnie to się trzeba tak musi, człowiek sobie się tak musi namęczyć. Pamiętam, ile moich znajomych tam zaczęło budować domy albo altanki na działkach, jeździli do tej Castoramy, kupowali na przykład jakieś tam cegłówki, jakieś panele, nie wiadomo, robili za dużo, za mało im wychodziło, bo źle obliczyli, a tutaj wszystko proste, tutaj dom pan chce, no dobrze, to tutaj jest podłoga do kuchni, tutaj jest podłoga do salonu, to jest podłoga do tego, wszystko ponumerowane, popisywane w paczkach, tutaj tego, to mniej więcej tyle zamiar, wszystko pięknie, miękne. Na pocieszenie wam powiem, że jakby ktoś chciał, to te plany chyba do dzisiaj są, nawet wam podam linka, są takie strony, czy te plany, czy te katalogi można sobie zobaczyć, jak ktoś ma ochotę. Oczywiście jak gadam, to tam się coś tam pojawia, więc można sobie zobaczyć. Ten pomysł na tyle wziął, że się pojawiła konkurencja. Zaczęło coraz więcej ludzi chcieć, że tak powiem, skopiować Sears'a. No wiadomo, że po prostu to była potęga ten Sears, no ale wiadomo, było także, że można było znaleźć jakieś tańsze alternatywy, albo na przykład były to firmy lokalne, które proponowały podobne rozwiązania, ale z lokalnych materiałów, nie ściągane gdzieś coś. No bo wiadomo, że Sears był w jakimś tam stopniu ujednolicony, że jeżeli wymyślili sobie drzwi z dębu, to były drzwi z dębu, a nie na przykład tam z czego innego, więc tak przepraszam, że do tego dębu wracam, ale tak jakoś tak mam blokadę umysłową, nie mogę sobie przypomnieć żadnego innego drzewa, oprócz sosny, ale to tak już nieważne. W każdym razie przez 33 lata to się ciągnęło. Mieli w rozkwicie tego pomysłu mieli 370 różnych modeli, więc były i duże, i małe, i średnie domy, i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że strasznie, strasznie dużo ludzi to kupowało. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jeżeli mieszkacie w Stanach, jeżeli widzicie taki dom właśnie mniej więcej lata 20, 30, 40, to można sobie sprawdzić, taki dom właśnie nie był zamówienia Sears'a. Mianowicie bardzo często właśnie te elementy, które były wykorzystane na przykład przy budowie poddasza czy przy budowie piwnicy, tam pojawiają się właśnie różnego rodzaju czasami zapiski właśnie na belkach, takich, które wiadomo, że one nie będą gdzieś tam na widoku, to tam są gdzieś oznaczenia właśnie, że to jest dom z wysyłki. Czasami ludzie na przykład siedzą w takim domu i nawet widzą takiego różnego rodzaju oznakowania, nie wiedzą co to jest. Proszę nie sądzić, że to jest jakaś wiedza specjalnie powszechna, bo takich rzeczy, takich jakichś, to jest taka ciekawostka, którą wam wygrzebałam, to można mieszkać w takim domu. Amerykanie mogą mieszkać w takim domu, mogą nawet nie wiedzieć skąd się to wziął, bo po prostu go kupili na przykład. To jest, słuchajcie, deal życia, to jest układ życia, żeby po prostu człowiek kupił dom wysyłkowo, złożył go do kupy, a później na przykład go sprzedał za $500, bo tak ceny poszły nieruchomości w górę. O! Trzeba mieć żyłkę do biznesu, o ile ten dom przetrwał i go nie zażarły korniki albo inne tam rzeczy i o ile został złożony do kupy, a no w jakimś tam, na jakimś tam etapie z sensem, bo nie wszyscy umieją składać meble z IKEA nawet, więc jak do domu, to może byś nie powinni zabrać. Zdechło oczywiście to wszystko przez Wielką Depresję. Wielka Depresja w ogóle zmieniła troszeczkę kolory Stanów Zjednoczonych, zmieniła różnego rodzaju przyzwyczajenia, zmieniła nawet dietę, pojawiało się, nakręcę wam niedługo taki odcinek właśnie o amerykańskim obiedzie, pytaliście się o to, więc pewne wpływy w ogóle Wielkiej Depresji i różne pomysły, które wydają nam się strasznie dziwaczne, to były właśnie rozwiązania, które zostały wprowadzone właśnie w czasie tego wielkiego kryzysu, które miały sens taki, że po prostu były jakieś tam tanie. Te domy specjalnie tanie nie były.
były. Ludzie w ogóle nie specjalnie mieli kasę na nic, a już w ogóle na domy to też niekoniecznie. Raczej chcieli mieć to do garnka włożyć. Więc ten przemysł padł, co nie znaczy zupełnie, że Sears z tego zrezygnował. Oni w 1940 roku, wiem, że zamknęli ten dział, ten co projektował te domy, robił te katalogi wysyłkowe i tak dalej, no bo już nie było sensu, a w 1942 przestano sprzedawać, czyli po prostu była jak już przygotowana jakaś tam nadwyżka tych domów, no to co mieli to sprzedali, a później już po prostu nie produkowali nowych. Sears zresztą później jeszcze, on tak nie odpuścił, bo oni tam z tego co ja wiem, kiedyś mi znajomi mówili, bo teraz to już nie, nie wiem za bardzo, bo jak tak, jakoś tak do Searsa to jakoś tak nie specjalnie przychodzę. Ostatni raz tam baryczniki kupowałam, to wszystko. No ale wiem, że oni po prostu przez jakiś czas mieli jakiś wydział po prostu obrotu nieruchomościami, więc mieli coś takiego zamiast jakichś domów z kartonu, domów z betonu. No i tak sobie funkcjonowali, ja nie wiem, czy oni to mają w tym momencie. Mówię, Sears w tym momencie przychodzi jakąś tam zapaść finansową, musi się zrestrukturyzować. Zresztą sporo takich firm właśnie, które gdzieś tam funkcjonowały przez lata, to teraz zderzają się właśnie z technologicznymi różnego rodzaju nowościami. Bardzo nawet dużych gigantów ma problemy właśnie z Amazonem, z firmami, które po prostu bardzo szybko dowożą różnego rodzaju produkty do domu pod drzwi. Nie trzeba się martwić, nie trzeba się denerwować, to wszystko jest gotowe, to wszystko jest piękne i przygotowane, a na dobrą sprawę oni nie poszli z duchem czasu, więc no tak to mniej więcej wygląda. No i tyle mam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Taka ciekawostka na dzisiaj. I jeżeli ktoś od Was są jacyś architekci, albo na przykład przyszli adepci architektury, czy ludzie, którzy w ogóle interesują się takimi rzeczami, zerknijcie sobie na te plany, wszystko jest w linkach tam na dole i jestem ciekawa, jakie są Wasze opinie. Śmieszne jest to, że naprawdę sporo tych domów do dzisiaj stoi. To jest kawał czasu, to prawie 100 lat. To niby takie zmontowane, po prostu kup pan gwoździe i deski, zbuduj sobie chałupę, a to na dobrą sprawę wytrzymuje skubany przy tych wszystkich huraganach, trzęsieniach ziemi i tak dalej, bo wiadomo, że tutaj różnego rodzaju atrakcje przez matkę naturę mamy dostarczane i mimo wszystko jakieś tam się te domy uchowały. Więc popatrzcie, a jeżeli mieszkacie w Stanach, zajrzyjcie koniecznie do piwnicy i zajrzyjcie koniecznie do Nastrych i zobaczcie, czy tam przypadkiem nie ma właśnie jakiegoś takiego oznaczenia. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie, buziaki, pa, pa.